Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku serii Magis. Dzisiaj chciałbym się podzielić kolejną myślą świętego Ignacego, który mówił tak. Pracownicy winnicy pańskiej jedną nogą tylko powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wymarszu w drogę. Święty Ignacy zwraca się do nas, świadomych chrześcijan, wierzących ludzi, którzy przepowiadają Chrystusa słowem, życiem, przykładem albo swoją pracą, jaka ma być nasza postawa? Świadomy chrześcijanin, żyjący Bogiem, nie może stać dwiema nogami na ziemi. Ryzykuje wtedy, że się z tą ziemią sklei. Więc powiew Ducha Świętego nie porwie go w drogę. Nie poniesie go dalej. To jest ta jedna noga, która ma stać na ziemi, to pewność siebie wynikająca z przekonania, że obok mnie jest Pan Bóg. Więc nic mi nie grozi. To jest dobra nowina, radosna nowina. Nic mi nie grozi. Obok mnie jest Jezus. On mi już wszystko przebaczył i bezgranicznie mnie kocha. Świadomość tych faktów daje mi poczucie pewności. To jest moją nogą, twardą i pewnie stojącą na ziemi. Ale ta świadomość zaprasza mnie również, by iść i głosić. Dlatego druga noga jest uniesiona i gotowa do wymarszu. Ciągła gotowość, by iść dalej, to jest cecha duchowości świętego Ignacego z Loyoli. Ta duchowość zakłada nieustanne słuchanie, by iść tam, gdzie zaprasza mnie Pan Bóg, gdzie zaprasza mnie Chrystus. Pomyśl dzisiaj, gdzie zaprasza Cię Chrystus, na jaką drogę, do jakiego człowieka, w jakie miejsce. Do usłyszenia za tydzień.